To nagranie z monitoringu okazało się kluczowe w jego sprawie. Widzimy na nim Holendra, Jorana, gdy przechodzi przez hotelową recepcję w towarzystwie Peruwianki, a następnie udają się do pokoju. Pech chciał, że kamera była zamontowana w korytarzu, tuż nad drzwiami. Dzięki temu śledczy po przeanalizowaniu nagrania mogli precyzyjnie ustalić, jak długo mężczyzna przebywał w pokoju, kiedy go opuścił oraz co najważniejsze, że nikt inny nie wchodził tam podczas jego nieobecności. Był więc głównym podejrzanym. Zapis pochodzi z 2010 roku, ale mężczyzna widoczny na nagraniu był także zamieszany w głośne zdarzenie sprzed 5 lat. Wtedy to młoda Amerykanka Natalie Holloway, spędzająca wakacje na karaibskiej wyspie, zaginęła po imprezie. Znajomi widzieli ją ostatni raz w towarzystwie 3 mężczyzn poznanych w pubie. Wśród nich był Joran, ten sam Holender z hotelowego monitoringu. W ciągu ostatnich 2 dekad w sprawie pojawiło się wiele nowych dowodów, świadków i wersji wydarzeń. Choć rodzina Natalie twierdzi, że zna prawdę wokół zdarzenia, wciąż pozostaje wiele niejasności. Ale zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do sprawy, komunikat dotyczący konwentu Kryminalne Miasto. Niedługo znowu będziemy mieli okazję się spotkać i porozmawiać o sprawach, które tak nas intrygują. W maju w Poznaniu zorganizowaliśmy wydarzenie, które przyciągnęło tłumy miłośników true crime. Zainteresowanie wyraźnie przerosło nasze oczekiwania, a rozmowy w kuluarach dały mi jasno znać, że chcecie więcej. Bo co może być ciekawszego od obserwowania i słuchania na żywo na scenie ekspertów, którzy odkrywają kulisy śledztw? W dodatku w otoczeniu osób, które mają tę samą pasję. Dziś mogę to oficjalnie potwierdzić. 2. edycja Kryminalnego Miasta odbędzie się we Wrocławiu. 17 i 18 maja legendarna Hala Stulecia zmieni się w scenę największego wydarzenia true crime w Polsce. Na scenie zobaczycie specjalistów z prawdziwego zdarzenia. Dziennikarzy śledczych, profilerów, naukowców, a także twórców waszych ulubionych podcastów. To będą 2 dni pełne wiedzy, emocji i niezwykłych historii. Sprzedaż karnetów rusza 26 listopada. Zapiszcie tę datę, aby nie przegapić pierwszej puli biletów. Bądźcie czujni i szykujcie się na weekend, który dostarczy wam wiedzę i wrażenia prosto ze świata prawdziwych zbrodni. Pierwszeństwo w zakupie będą miały osoby zapisane na nasz newsletter. Newsletterowicze na kilka godzin przed rozpoczęciem oficjalnej sprzedaży dostaną na swój adres mailowy specjalny link pozwalający na zakup biletu. Więcej informacji i adres strony, na którym zapiszesz się na newsletter, znajdziesz w opisie odcinka. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Gdy Stephanie Flores Ramirez zniknęła bez słowa, jej ojciec przeczuwał, że stało się coś złego. 21-latka nie miała w zwyczaju nie odzywać się przez długi czas do bliskich. Wobec tego zgłosił jej zaginięcie na policję. Młoda kobieta i jej rodzina pochodzili z Peru. Mieszkali w stolicy, czyli w Limie. Stephanie studiowała biznes na tamtejszym uniwersytecie. Zaledwie rok dzielił ją od uzyskania dyplomu. Chciała pewnego dnia odnieść sukces. Pójść w ślady ojca, który był uznanym i szanowanym przedsiębiorcą z politycznymi aspiracjami. Wcześniej kandydował na urząd prezydenta oraz wiceprezydenta kraju. W całym mieście porozwieszano plakaty z jej wizerunkiem. 21-latka była jasnoskórą brunetką o kręconych włosach i ciemnych oczach. Ostatni raz widziano ją pod koniec maja 2010 roku. Wybrała się na latynoamerykański turniej w pokera. Policjanci sprawdzili ten wątek. Okazało się, że studentka wzięła udział w kilku rozgrywkach. Wygrała nawet dość sporą sumę pieniędzy, 10 tysięcy dolarów. Świadkowie zeznali, że obok niej kręcił się jakiś mężczyzna. Wyglądało to tak, jakby dobrze czuli się w swoim towarzystwie. Był to wysoki, krótko ostrzeżony brunet. Prawdopodobnie obcokrajowiec. Śledczy uznali, że ten człowiek mógł być zamieszany w zaginięcie córki biznesmena. Ustalenie jego tożsamości stało się jedną z kluczowych kwestii, ale najważniejsze i tak było odnalezienie zaginionej całej i zdrowej.
Wkrótce odnaleźli jej samochód. W środku natrafili na nielegalną substancję, często używaną przez przestępców seksualnych do odurzania swoich ofiar. Brakowało natomiast kilku istotnych przedmiotów, przede wszystkim torebki z dokumentami i portfelem oraz sporej sumy pieniędzy. W pojeździe nie pozostał ślad ani po 10 tysiącach z kasyna, ani po kwocie, którą dziewczyna otrzymała od swojego ojca na zakup nowego komputera. Auto stało zaparkowane w pobliżu pewnego hotelu. 3 dni później na komisariat policji zgłosił się pracownik tego przybytku. Gdy wszedł do pokoju, w którym miały przebywać 2 osoby, światło było zapalone, telewizor włączony, a na podłodze leżała sterta ubrań. Kobieta spoczywała na podłodze. Nie ruszała się, ani nie oddychała. Na skórze miała pełno siniaków i zaschniętej krwi. Krótko później została zidentyfikowana. Okazało się, że to poszukiwana 21-latka. Według wstępnych oględzin zwłok została dotkliwie pobita. Autopsja to potwierdziła, ale oprócz tego sprawca dusił ją własnymi rękoma. Użył ogromnej siły fizycznej. Zginęła śmiercią wyjątkowo okrutną nad ranem 30 maja. Badania toksykologiczne wykazały, że wcześniej zażywała psychoaktywne substancje. W pomieszczeniu zabezpieczono rakietę tenisową. Policjanci uznali, że mogła zostać wykorzystana jako narzędzie zbrodni. Pobrano z niej ślady DNA zmarłej. Co istotne, pokoju nie wynajęto na nazwisko Stefani. Rezerwacji dokonał 22-letni cudzoziemiec. Gdy stróże prawa sprawdzili jego nazwisko, zdębieli. Mężczyzna był podejrzewany o udział w zaginięciu młodej Amerykanki. Natalie Holloway przepadła jak kamień w wodę 30 maja 2005 roku, czyli dokładnie 5 lat wcześniej. To miały być takie ostatnie wakacje. Beztroski wyjazd, przebiegający bez żadnych zakłóceń. Grupa ponad 100 osiemnastolatków z Alabamy przyleciała do Oranjestad w Arubie. To malownicza wyspa na Karaibach i terytorium zależne Królestwa Niderlandów. Miejsce chętnie odwiedzane przez amerykańskich turystów, zwłaszcza lubiących dobrą zabawę. Młodzi dopiero co skończyli szkołę średnią. Chcieli poszaleć. Mieli po 18 lat, ale w swoim kraju nie mogli jeszcze legalnie pić alkoholu. Musieli czekać jeszcze 3 lata. Natomiast w Arubie ta granica wieku jest niższa. Młodzi Amerykanie mogli już swobodnie spożywać alkohol. Przesłuchanie całej grupy wykazało, że bardzo chętnie z tego korzystali. Niemal każdego dnia wyjazdu sporo wypili. Natalie Holloway była jedną z najlepszych uczennic w szkole. Niebieskooka blondynka właśnie skończyła liceum z wyróżnieniem. Niebawem miała kontynuować naukę w koledżu. Planowała w przyszłości zostać lekarką. Chciała pomagać ludziom i mieć ambitny oraz wymagający fach w ręku. Jej rodzina pochodziła z Arkansas. Matka była logopedą, a ojciec agentem ubezpieczeniowym. W 1986 roku na świat przyszło ich pierwsze dziecko, Natalie. Mieszkali wówczas w Tennessee. Później urodził się syn. Małżeństwo nie przetrwało. Do rozwodu doszło w 1993 roku. 7 lat później matka wyszła za mąż za biznesmena. Ojciec również ponownie wszedł w związek. Dorastająca dziewczyna polubiła nowych partnerów swoich rodziców. Na co dzień mieszkała w miejscowości Mountain Brook w Alabamie wraz z matką, ojczymem i bratem. Wyjazd miał być nagrodą za liczne osiągnięcia w nauce. Natalie nie mogła się go doczekać, zwłaszcza, że o tym miejscu opowiadał jej syn macochy. Świetnie bawił się tam podczas swojego pobytu. Ona liczyła na podobne doświadczenia, podobnie jak reszta jej kolegów i koleżanek. W wieczór 29 maja 2005 roku, przed powrotem do domu, wybrali się do hotelowego kasyna. Następnym przystankiem na ich drodze był pub mieszczący się kilka kilometrów dalej. Siedzieli tam aż do zamknięcia, czyli do 1 w nocy, ale nie mieli zamiaru jeszcze wracać. Postanowili zmienić miejscówkę. Tyle, że Natalie nie chciała im towarzyszyć. Tamtego wieczoru jeszcze w kasynie poznała 3 młodych mężczyzn.
Kiedy grupa absolwentów przeniosła się do pubu, oni również. Gdy Amerykanie wyszli na zewnątrz, dostrzegli koleżankę siedzącą w aucie wspólnie z tą trójką. Chcieli, by wysiadła i poszła z nimi, ale 18-latka nie reagowała. Samochód, w którym siedziała, po chwili odjechał. Amerykanie poszli bawić się dalej. Później automatycznie założyli, że wróciła do hotelu i położyła się spać. Co prawda tego nie sprawdzili, ale uważali później, że nie mieli powodów, by sądzić inaczej. Kiedy kilka godzin później, około 11, zeszli do hotelowego lobby, nie zauważyli jej nieobecności. Spieszyli się na lotnisko, ale podczas odprawy zdali sobie sprawę, że jednej osoby brakuje. Pierwsza myśl zaspała i została w hotelu. Ale kiedy tam zadzwonili i sprawdzili to, okazało się, że tam jej nie było. Jeden z opiekunów wyjazdu skontaktował się z matką Natalii. Kobieta w średnim wieku od razu założyła, że stało się coś złego. Tak jej podpowiadała matczyna intuicja. Uważała, że musi od razu zacząć działać. Wspólnie ze swoim drugim mężem, a ojczymem Natalii, przyleciała do Aruby prywatnym samolotem. Odwiedzili hotel, w którym znaleźli praktycznie wszystkie rzeczy dziewczyny, z którymi tam przyleciała. Brakowało tylko ubrań, które miała na sobie w chwili wyjścia na imprezę. Następnie poszli do pubu, w którym znajomi ostatni raz ją widzieli. Matka i ojczym porozmawiali z jednym z pracowników, który przekazał im nagrania z monitoringu. Było widać na nich 18-latkę w towarzystwie jej znajomych ze szkoły oraz trzech nieznanych chłopaków. Mężczyzna rozpoznał jednego z nich. Twierdził, że to Holender o imieniu Joran. Wiedział, gdzie mieszka, więc wskazał jego adres. Małżeństwo zgłosiło sprawę na policję. Potem wspólnie z dwoma funkcjonariuszami pojechali pod wskazany przez pracownika pubu adres. Zdenerwowana i zaniepokojona matka miała przy sobie zdjęcie córki. Ściskała je w rękach, gdy pukała do drzwi. W progu stanął chłopak przedstawiający się jako Joran. Ten początkowo twierdził, że nie rozpoznał osoby z fotografii, ale pod wpływem presji pękł i zmienił wersję. Przyznał, że poznali się na imprezie poprzedniego wieczoru. Był tam z dwoma przyjaciółmi. Powiedział, że dziewczyna wsiadła z nimi do samochodu. Zawieźli ją w pobliże hotelu. W pewnym momencie kazała im się zatrzymać. Gdy wysiadła, potknęła się. Ale nie chciała, by ktoś jej pomógł. Dała radę sama. Wydawało im się, że poszła w stronę resortu. Lecz nie mieli pewności, czy tam dotarła, bo pojechali w swoją stronę. Już więcej jej nie widzieli. Śledczy uważali, że na początku powinni obdzwonić miejscowe szpitale. Być może dziewczynie coś się stało. Zatruła się alkoholem lub uległa jakiemuś wypadkowi. Jej mama uważała, że to strata czasu. Miała przeczucie, że córka padła ofiarą porwania, wykorzystania lub zabójstwa i że w żadnym szpitalu jej nie odnajdą. I faktycznie, w żadnej placówce medycznej jej nie namierzono. Policja dokładnie przeczesała pokój hotelowy. Tak jak założyli rodzice, odnaleziono tam wszystkie rzeczy 18-latki. Z raportu policji wynika, że brakowało wyłącznie ubrań, które miała na sobie i części gotówki, którą pewnie wzięła wychodząc do pubu. Reszta przedmiotów pozostała na swoim miejscu. Wyglądało to tak, jakby po wyjściu na imprezę więcej tam nie wróciła. O tej wersji przekonywali jej znajomi. Po powrocie do hotelu już jej nie zobaczyli. Nie słyszeli też żadnych odgłosów dobiegających z jej pokoju. Lecz wcześniej nie zwrócili na to szczególnej uwagi. Wypili za dużo alkoholu. Rano spieszyli się na lotnisko. Dlatego, kiedy dopiero tam dotarli, zdali sobie sprawę, że Natalii im nie towarzyszyła. Ostatnimi osobami, które widziały Amerykankę, byli trzej młodzi mężczyźni, z którymi wsiadła do samochodu. Wszystko na to wskazywało. Policjanci postanowili im się przyjrzeć. Dwóch z nich było braćmi. Satish i Deepak Kalpo urodzili się w Surinamie, państwie w północno-wschodniej części Ameryki Południowej, niegdysiejszej kolonii holenderskiej. W tamtym czasie mieszkali w Arubie. Pierwszy z nich miał samochód i to on kierował tamtej nocy. Miał 21 lat, a drugi 18. Pochodzili z majętnego domu. Podobnie jak ich przyjaciel Joran van der Sloot.
17-latek urodził się w Holandii. Jednak w latach 90. wspólnie z rodzicami i rodzeństwem przeniósł się do Aruby. Jego ojciec był prawnikiem i chciał zostać sędzią. Matka z kolei pracowała jako nauczycielka sztuki. Rodzina żyła na wysokim poziomie. Mieszkali w pięknym domu z basenem. Joran uczęszczał do prestiżowej międzynarodowej szkoły średniej, w której czesne wynosiło krocie. Później planował wyjechać za granicę na studia. Uczył się dobrze. Był nie tylko utalentowanym uczniem, ale również sportowcem. Trenował piłkę nożną i tenisa. Tę drugą pasję pielęgnował wspólnie z ojcem. Brał udział w różnego rodzaju zawodach. Według rodziców w dzieciństwie nie sprawiał problemów, ale do czasu. Miłe, kochane i grzeczne dziecko, bardzo związane z rodziną, w szczególności ukochaną babcią, ale wraz z wiekiem zaczął się zmieniać. Mając dostęp do pieniędzy i licznych przywilejów, chętnie z tego korzystał. Zapoznał się z nocnym życiem Aruby i został stałym bywalcem imprez już w wieku 16 lat. Często odwiedzał również kasyna. Rodzicom nie podobał się jego styl życia. Mimo to nie zrobili nic, by mu to ukrócić. Kiedy zabraniali wyjść z domu, on i tak się wymykał. Zdawali sobie z tego sprawę, ale też ostatecznie go nie zatrzymywali. Twierdzili, że trudno było nad nim zapanować. Zadawał się z osobami, które również bardzo lubiły imprezować. Dlatego złapał tak dobry kontakt z braćmi Calpol. Picie, branie innych używek oraz podrywanie dziewczyn należało do ich ulubionych czynności. O samym Deepaku i Satishu niewiele wiadomo, ale można domyślać się, że ich historia, przynajmniej częściowo, pokrywa się z życiorysem przyjaciela. Cała trójka została aresztowana. Doszło do tego 9 czerwca 2005 roku. Śledczy uważali, że ci mężczyźni brali udział w zniknięciu Natalii. Bracia zostali zwolnieni z aresztu na początku lipca. Trafili tam ponownie pod koniec sierpnia. Tym razem na kilka kolejnych dni. Joran natomiast spędził w zamknięciu 3 miesiące. Zarówno on, jak i jego przyjaciele utrzymywali, że nie zrobili dziewczynie nic złego. Trzymali się wersji wydarzeń, którą opowiedzieli bliskim 18-latki. W międzyczasie doszło do kilku innych aresztowań. Między innymi byłych ochroniarzy innego hotelu znajdującego się w Oranjestad. Śledczy nigdy nie ujawnili opinii publicznej, na jakiej podstawie do tego doszło. W każdym razie krótko później mężczyźni zostali zwolnieni i nigdy nie usłyszeli żadnych zarzutów w tej sprawie. W kręgu zainteresowania śledczych znalazł się ojciec Holendra, Paulus van der Sloot. Zastanawiali się, czy wpływowy prawnik przypadkiem nie pomógł swojemu synowi w zatuszowaniu przestępstwa. Mężczyzna miał liczne znajomości i koneksje w wymiarze sprawiedliwości. Kilka miesięcy później doszło do przełomu. Joran, czyli jak do tej pory główny podejrzany, udzielił kontrowersyjnego wywiadu amerykańskiej telewizji Fox News. Znacząco zmienił wersję wydarzeń. Powiedział, że pojechał z Natalii na pobliską plażę. Zostali tam we dwójkę. Leżeli na piasku, przytulali się i całowali. Prawie doszło do większego zbliżenia, ale okazało się, że nie miał przy sobie prezerwatyw. Wobec tego porzucili ten pomysł. Około 3 nad ranem przyjechał po niego Satish. Dziewczyna chciała zostać na plaży. Poprosiła, by nie odjeżdżał, ale on musiał wracać. Był zmęczony i za kilka godzin czekała go szkoła. Twierdził, że wcześniej okłamał bliskich dziewczyny i stróżów prawa, bo się wstydził. Bo nie zachował się jak prawdziwy mężczyzna i zostawił bezbronną 18-latkę samą na plaży w środku nocy. Dodał jeszcze do tej historii jeden aspekt. Kiedy wychodził z plaży, zapomniał o butach. Miały one tam pozostać i stanowić dowód, że powiedział prawdę. Na to wyznanie zdobył się w marcu 2006 roku, 10 miesięcy po zniknięciu Amerykanki. Jednak już na początku poszukiwań śledczy przeczesali całe miasto, w tym plażę. Na żadne porzucone buty nie trafili. Jednak to nie musiało od razu wykluczać, że ich tam nie zostawił. Starszy z braci, ten, który miał samochód, z kolei twierdził, że kiedy wrócił do siebie, już więcej tamtej nocy nie wychodził i nie odebrał przyjaciela z plaży.
Ustalono natomiast, że między 3.30 a 4.30 Joran na pewno przebywał w domu. Korzystał wtedy ze swojego komputera i oglądał w internecie gołe panie. Pozostało pytanie, jak tam dotarł? W lipcu 2006 roku na policję zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że prawdopodobnie miał ważne informacje w sprawie zniknięcia. Był świadkiem pewnej niepokojącej sceny na początku czerwca 2015 roku. Znajdował się w pobliżu wysypiska śmieci. Nagle zaparkował tam samochód. Zapamiętał, że był to jasny Jeep, ale nie zwrócił uwagi na tablice rejestracyjne. Wysiadło z niego kilku mężczyzn. Wnieśli z bagażnika zwłoki młodej kobiety. Informator nie zapamiętał ani twarzy, ani żadnych szczegółów z ich wyglądu. Był natomiast przekonany, że widział moment, jak zabójcy porzucili ciało swojej ofiary i że to mogło być Natalie. Śledczy sprawdzili ten trop. Na tamtejsze wysypisko śmieci wysłali ekipę poszukiwawczą. Mimo to nie znaleźli tam ciała, ani dowodów świadczących o tym, że mogło tam być. Na komisariat zgłosił się też inny świadek z sensacyjnymi wieściami. Otóż w noc zniknięcia Amerykanki widział młodego mężczyznę, którego rysopis pasował do Jorana. Siedział w samochodzie na miejscu pasażera. Kierował ktoś inny. W środku była jeszcze jedna osoba tej samej płci. Mogli to być bracia Kalpoł. Jechali w stronę kortu tenisowego. Joran próbował zakryć twarz rękoma. Zupełnie jakby nie chciał, by ktoś go rozpoznał. Choć było ciemno, świadek i tak go zauważył. W pobliżu miejsca, do którego młodzi najprawdopodobniej zmierzali, znajduje się staw. Policjanci uznali, że powinni to miejsce przeszukać. Byłaby to doskonała kryjówka dla zwłok. Ekipa nurków sprawdziła akwen, ale nie wyłowiono żadnego ciała. Rodzice Natalii uważali, że to Joran i jego dwóch przyjaciół stało za zniknięciem. Brali pod uwagę najgorszy możliwy scenariusz. Zamordowali ją i skutecznie ukryli ciało. Ojciec wynajął prywatnego detektywa, który na własną rękę badał sprawę. Dzięki determinacji rodziny w sprawę zaangażowali się śledczy z USA, konkretnie agenci federalni. Policjanci z Aruby dostali wsparcie funkcjonariuszy z Holandii. Stróże prawa z trzech państw przyglądali się sprawie. Najbliżsi zaginionej mieli nadzieję, że dzięki tej współpracy w końcu dojdzie do postawienia zarzutów. Ale pomimo kilku aresztowań, podejrzani prędzej czy później wychodzili na wolność. Wiele wskazywało na to, że maczali palce w zniknięciu osiemnastolatki, ale większość zgromadzonego materiału dowodowego miało charakter poszlakowy. Wobec tego rodzina Holloway postanowiła załatwić sprawę inaczej. Jeśli Holender i Surinamczycy nie mogą stanąć przed sądem karnym, to zostanie przeciwko nim wytoczona sprawa z powództwa cywilnego. Najpierw złożono pozew przeciwko Joranowi o bezprawne spowodowanie śmierci. Kilka miesięcy później tak samo postąpiono wobec braci, ale nawet sprawy cywilne okazały się skazane na porażkę z punktu widzenia zrozpaczonych bliskich. W kwietniu i maju 2006 roku policjanci aresztowali kilka kolejnych osób. Między innymi Guido Weavera, syna arubańskiego polityka. W czasie, gdy Natalie przebywała na wakacjach, młody mężczyzna pracował w kasynie w Oranjestad. Dokładnie tym samym, które Amerykanie odwiedzili wieczór przed wyjazdem. Parę tygodni później Guido wyjechał do Holandii, podobno na studia. Wydano za nim list gończy. Został zatrzymany i przesłuchany na miejscu. Nie przyznał się do tego, by miał coś wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Powiedział, że nigdy jej nawet nie poznał. Ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów. Wypuszczono go i nie musiał wracać do Aruby. Mijały kolejne miesiące. W listopadzie 2007 roku Joran i dwaj bracia wrócili do aresztu. Funkcjonariusze podobno zdobyli nowe dowody, lecz nie wiadomo, o co konkretnie chodziło. W każdym razie krótko później podejrzani zostali wypuszczeni. Śledczy od początku mieli ponure podejrzenie, że ciało absolwentki mogło spocząć w oceanie. Nurkowie prowadzili intensywne poszukiwania.
Pewnego razu, przeglądając zdjęcia z dna, zauważyli, że w jednej z sieci rybackich mogły zostać zaplątane ludzkie szczątki, a konkretnie czaszka. To dało nadzieję. Zwłaszcza, że pod koniec maja 2005 roku w chatce rybackiej znajdującej się w pobliżu hotelu doszło do włamania. Ktoś ukradł jedną sieć. Być może był to zabójca Natalii, który postanowił wykorzystać to jako narzędzie pozbycia się ciała. Prywatny detektyw wynajęty przez rodzinę miał niemal stuprocentową pewność, że nurkowie wyłowią poszukiwaną. Zadzwonił nawet do jej ojca i oznajmił: chyba ją mamy, ale już następnego dnia pożałował decyzji. W wodzie nie odnaleziono żadnej czaszki. Był to kolejny cios dla bliskich, którzy mieli nadzieję, że ich koszmar w końcu się skończy. Miesiąc później pojawił się punkt zwrotny. Pewien holenderski dziennikarz śledczy oznajmił, że wie, co takiego spotkało 18-latkę. Miał podobno istotny dowód w postaci nagrania. Przekazał go policji, ale chciałby zapoznało się z nim również opinia publiczna. Znany redaktor brał udział w kilku głośnych śledztwach w Holandii. W USA też o nim słyszano, między innymi za sprawą głoszenia teorii spiskowych dotyczących zamachu na życie prezydenta Johna Kennedy'ego. Niektórzy uważali go za rzetelne źródło informacji, inni dostrzegali, że nie zawsze działał w zgodzie z dziennikarskim kodeksem etycznym. Że zależało mu na rozgłosie, a nie dojściu do prawdy. Tak jak obiecał, kilka dni później opinia publiczna zapoznała się z nagraniem, na którym znajdował się nie kto inny jak Joran. Na filmiku widać go palącego zakazane substancje. Przyznał, że Amerykanka zmarła na jego oczach. Nagle dostała jakichś konwulsji. On nie wiedział, jak jej pomóc i praktycznie wyłącznie przyglądał się, jak umierała. W ukryciu zwłok pomógł mu niejaki Dory. Śledczy dotarli do mężczyzny o takim imieniu, ale podobno miał alibi na 30 maja 2005 roku. Co ciekawe, w zdobyciu tego nagrania pomógł były skazaniec, który wcześniej odsiedział wyrok za przestępstwa związane z psychoaktywnymi substancjami. Przez kilka miesięcy zdobywał zaufanie Jorana i nagrywał ich wspólne rozmowy. Efekt przedstawił dziennikarzowi. Kiedy sprawa wyszła na jaw, Holender zaczął się bronić. Powiedział, że wymyślił tę historyjkę, kiedy znajdował się pod wpływem nielegalnych substancji, że nie zabił Natalii. Śledczy chcieli go aresztować, ale mieli związane ręce. Sędzia nie zgodził się na wydanie nakazu. Uznał nagranie za mało wiarygodny dowód. Ale na tym kontrowersje z Joranem się nie skończyły. Kilka miesięcy później udzielił wywiadu i przedstawił jeszcze inną wersję wydarzeń. Brzmiała ona następująco. Sprzedałem ją. Miała trafić do Wenezueli, gdzie została zmuszona do bycia seksualną niewolnicą. Pomogli mu bracia Calpou. Oczywiście nie za darmo. Ojciec również częściowo uczestniczył w tym procederze. Dowiedział się o wszystkim i zapłacił kilku policjantom, którzy odkryli prawdę, by zachowali wiedzę dla siebie. Joran, chcąc pogrążyć ojca, przedstawił nagranie z rozmowy telefonicznej, gdzie poruszyli ten wątek. Ale zdaniem ekspertów, konwersacja została sfingowana. Głos ojca tak naprawdę należał do syna, który nieudolnie próbował go podrobić. W marcu 2010 roku prawnik otrzymał niespodziewanego maila. Jego nadawcą był młody Holender. Napisał w nim, że poda miejsce ukrycia zwłok, jeśli matka ofiary zapłaci mu 25 tysięcy dolarów. Rodzina w porozumieniu z FBI przekazała pieniądze. W zamian za to podejrzany zdradził lokalizację. Było to w pobliżu jego domu rodzinnego w Arubie. Niestety okazało się, że kłamał. Prokurator stanu Alabama postawił mu dwa zarzuty. Oszustwa internetowego i wyłudzenia. Wydano za nim list gończy. Nie przebywał ani w Arubie, ani w Holandii. Nikt nie wiedział, gdzie się zaszył. Ale prawda wyszła na jaw na początku czerwca 2010 roku. To właśnie wtedy został aresztowany w Chile pod zarzutem morderstwa Stephanie. Na jego ubraniach zabezpieczono krew i odciski palców zmarłej. Na nagraniach z kamer hotelowych widać, jak 30 maja 2010 roku w godzinach porannych Holender bierze klucz z recepcji i odchodzi. Za nim podąża Peruwianka. Po chwili wchodzą do windy.
Kolejne nagranie przedstawia samego mężczyznę trzymającego bagaże i zmierzającego w stronę wyjścia. Na początku nie przyznał się do winy. Powiedział, że doszło do włamania do jego pokoju i bandyci zabili kobietę, bo stawiała opór. Ale potem zmienił wersję. Brzmiała ona wstrząsająco. Powiedział, że musiał ją zabić. Stawiał siebie samego w pozycji ofiary. 21-latkę poznał w Limie podczas gry w pokera. Wpadła mu w oko. Mieli wspólne tematy, więc od razu złapali dobry kontakt. Zaprosił ją nawet do swojego pokoju hotelowego, gdzie kontynuowali rozgrywki online. Nagle dostał maila. Ktoś zagroził, że go zabije. Nawiązał do sprawy Natalii. Nowa koleżanka wykorzystała chwilę jego nieuwagi. Wzięła laptopa do rąk i zaczęła przeglądać jego zawartość. Odkryła, o co był podejrzewany. Próbował się usprawiedliwić i wybielać, ale ona podobno wtedy się na niego rzuciła. Nie chciała mu wierzyć, że był niewinny. Uznała go za niebezpiecznego. To go rozzłościło. Oddał jej. Miał nad nią znaczną przewagę fizyczną. Zaczął okładać pięściami. Jej głowa uderzyła o ścianę. Następnie przewrócił ją na podłogę. Zacisnął palce na szyi. Walczyła. Próbowała złapać oddech. Wtedy szybko zdjął z siebie koszulkę, materiałem zakrył jej nos i usta, odbierając szansę na przeżycie. Kilka miesięcy później na plaży w Arubie turysta odnalazł ludzką kość pochodzącą od czaszki. Należała do kobiety. Pojawiła się nadzieja, że być może pochodzi od poszukiwanej Amerykanki, ale szczegółowe badania wykluczyły tę tezę. W tym czasie Joran oczekiwał na proces w Peru. Został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia oraz kradzież pieniędzy. Sąd uznał go za winnego i skazał na 28 lat pozbawienia wolności. Jeszcze w oczekiwaniu na ten proces został przesłuchany przez amerykańskich śledczych w sprawie wymuszenia i oszustwa. Przyznał, że zrobił to celowo, bo chciał odegrać się na rodzinie Holloway za to, że usiłowała zniszczyć mu życie. W więzieniu odwiedziła go matka zaginionej. Zrobiła to nieoficjalnie. Jej nazwisko nie znalazło się na liście gości. W dostaniu się pomógł jej holenderski dziennikarz, który wcześniej opublikował głośne nagranie. Jednak skazaniec nie chciał z nimi rozmawiać i zdradzić prawdziwego miejsca pochówku. Nowy trop pojawił się dopiero w 2016 roku. Z prywatnym detektywem wynajętym przez ojca skontaktował się mężczyzna o imieniu Gabriel. Twierdził, że zna bliskiego przyjaciela Jorana i że ten przyjaciel wyjawił mu, co takiego wydarzyło się 30 maja 2005 roku. Powinna po prostu wyjść z pokoju, a nie konfrontować się z nim. Takie słowa padły z ust Johna Ladwicka w amerykańskim programie telewizyjnym. To był jego komentarz do sprawy zabójstwa Stephanie. Okazał w ten sposób wsparcie swojemu przyjacielowi Joranowi. Twierdził, że mężczyzna został sprowokowany i nie miał wyjścia. Prowadząca zapytała, czy jest pewien swojego stanowiska. Potwierdził. Dodał, że jego przyjaciel cierpi na PTSD. Liczne aresztowania i podejrzenia w sprawie zaginięcia Natalii miały u niego skutkować poważną traumą. I to dlatego tak agresywnie zareagował i zabił Peruwiankę. Mężczyzna dodał, że liczy na to, że Joran wyjdzie na wolność po 10 latach. Gdy dziennikarka próbowała nawiązać do sprawy Natalii, ten odpowiedział, że nie ma przecież dowodów, że dziewczyna została zamordowana. To właśnie ten sam John kilka lat później poznał niejakiego Gabriela. Mężczyźni zostali współlokatorami. Szybko się polubili i zaczęli sobie ufać. Do tego stopnia, że pewnego dnia John zwierzył się swojemu nowemu koledze. Zrzucił z siebie ciężar, który od dawna na nim ciążył. Wiedział, co stało się z Natalii. Według jego wersji, Joran i dziewczyna wysiedli z samochodu braci Calpou obok hotelu. We dwójkę najpierw wybrali się do pobliskiego pubu. Zamówili drinki. Kiedy 18-latka na chwilę się odwróciła, kolega dosypał do jej napoju psychoaktywne substancje. Później przenieśli się na plażę. Ona nagle źle się poczuła. Zaczęła wymiotować i w pewnym momencie dusić. On w żaden sposób jej nie pomógł. Przestała oddychać. Był jak sparaliżowany. Nie wiedział, co zrobić.
Poprosił więc o pomoc ojca. Gdy prawnik przybył na miejsce, podjął szybką decyzję. Postanowił, że zwłoki należy zawinąć w materiał, który jednak okazał się za krótki. Wobec tego musieli połamać jej nogi i dopiero wtedy zrealizowali swój plan. Ciało przewieźli do pobliskiego parku narodowego. Wrzucili do głębokiego dołu. Ale Joran panicznie bał się, że ktoś odkryje to miejsce. W 2010 roku opowiedział więc o wszystkim Johnowi. Znali się od niedawna, ale bardzo sobie ufali. Okoliczności ich poznania okazują się nietypowe. Otóż po raz pierwszy spotkali się na stacji benzynowej. John pierwszy zagadał. Rozpoznał Holendra, kojarzył go z telewizji. Traktował go jak jakiegoś celebrytę, gwiazdora. Powiedział, że chciałby mieć takiego kolegę. Od tamtej pory stali się niemal nierozłączni. Holender zauważył, że ten drugi w pewien sposób go podziwia. Dlatego rzucił propozycję, że jeśli ten mu pomoże, dostanie $1500. John nie wahał się ani chwili. Zrobiłby to nawet za darmo, choć chętnie przygarnął tę sumę. Był uzależniony od nielegalnych substancji i potrzebował na to pieniędzy. Posłusznie wykopał szczątki Amerykanki. Przewiózł do domu ciotki, w którym mieszkał. Zbezcześcił je i zmieszał z kośćmi należącymi do psa. W jednym z pobliskich krematoriów można było skremować zwłoki zwierząt. Proch rozsypał w oceanie. Jeśli mówił prawdę, to oznaczało, że nie tylko od dawna wiedział o wszystkim, ale również aktywnie w tym uczestniczył. Co prawda nie w samym etapie dokonania zabójstwa, ale pomógł w ukryciu zwłok i chronił sprawcę. Taką wersję przedstawił Gabriel. O wszystkim osobiście powiedział ojcu Natalii. Mężczyzna mu uwierzył. Zauważył, że ten gość ma informacje, o których nie mógł dowiedzieć się z prasy. Ktoś inny musiał mu o tym opowiedzieć. Ktoś, kto w jakiś sposób brał w tym udział. Prywatny detektyw potwierdził, że w 2010 roku John przebywał przez jakiś czas w Arubie. Opiekował się domem swojej ciotki. Dobrze znał się z Joranem. To również uwiarygodniło historię Gabriela. Wynajęty przez ojca śledczy rozmawiał też ze świadkiem, który na początku czerwca 2005 roku widział ojca Jorana w pobliżu parku krajobrazowego. To mógł być przypadek, ale zadziwiająca była godzina tych odwiedzin. 4 nad ranem. Aby dowiedzieć się więcej szczegółów, postanowiono zorganizować prowokację. Gabriel zaprosił Johna na wypad do Nowego Orleanu. Prywatny detektyw i jego ekipa zainstalowali w ich pokoju kamery oraz podsłuchy. Już na początku wyszły na jaw szokujące informacje. Okazało się, że Holender i jego przyjaciel odurzali kobiety, które następnie wykorzystywali seksualnie, ale Amerykanin nie widział w tym nic złego. Twierdził, że większości ofiar to się podobało, że one i tak chciały uprawiać z nimi seks. Na początku swojego pobytu w mieście mężczyźni odwiedzili jasnowidza, który przepowiedział Johnowi, że ma szansę zgarnąć ogromną sumę pieniędzy. Po powrocie do hotelu mężczyzna zastanawiał się na głos nad tym wątkiem. Stwierdził, że gdyby opowiedział historię z Aruby, mógłby się nieźle wzbogacić. Przez cały wypad Gabriel wypytywał go o Natalii i Jorana. Zadawał kluczowe pytania, które zostały wskazane przez śledczych i ojca dziewczyny. John jednak nagle nie chciał o tym mówić. Zaczął się denerwować. Ponadto wydzwaniała do niego jego dziewczyna. Gdy odbierał, ta się rozłączała. Nasz informator podejrzewał, że kobieta zwietrzyła podstęp i chciała uprzedzić swojego chłopaka, zwłaszcza, że usilnie namawiała go do tego, by nie leciał do Nowego Orleanu i nie ufał swojemu koledze. Jednak nagle Amerykanin powiedział, że w sumie mógłby kiedyś pokazać Gabrielowi, gdzie zostały zakopane zwłoki 18-latki i że to nie było w parku krajobrazowym. Przyznał, że początkowo skłamał. Że wtedy jeszcze mu wystarczająco nie ufał. W rzeczywistości Natalii miała spocząć niedaleko dzielnicy mieszkalnej. 10 minut od domu ciotki Johna. Wtedy pojawiło się pytanie, dlaczego Joran i jego ojciec wybrali tamto miejsce, w pobliżu którego mieszkało kilka rodzin. Wydawało im się, że doświadczony prawnik raczej nie popełniłby takiego błędu.
Ponadto w 2005 roku van der Sloot i Ludwik jeszcze się nie znali, więc miejsce pochówku w pobliżu domu ciotki tego drugiego wydawało się dziwnym zbiegiem okoliczności. Jedyną szansą na sprawdzenie tej wersji wydarzeń było przeszukanie terenu. Okazał się on jednak zbyt rozległy. John musiałby wskazać konkretną lokalizację. Pojawiła się na to szansa. W dalszym ciągu ufał Gabrielowi i nie wyczuł podstępu. Chciał pojechać z nim do Aruby i odwiedzić dawne miejsce pochówku Natalii. Tylko w pewnym momencie Gabriel postanowił się wycofać z całego przedsięwzięcia. Twierdził, że czuł się emocjonalnie przytłoczony całą sytuacją, że spoczywało na nim zbyt duża odpowiedzialność. Prawdopodobnie zaczął też obawiać się o swoje życie. John okazał się nieprzewidywalny i szalony. Jednak świadek pod wpływem namów postanowił wrócić do sprawy. Przyleciał do Aruby. John zaprowadził go do miejsca, w którym podobno niegdyś spoczywały zwłoki. Był to teren pustynny, suchy, obrośnięty kaktusami. Mężczyzna nie pamiętał dokładnie lokalizacji, skąd wykopał ciało. Minęło zbyt wiele czasu, ale gdy się już tam zjawił, poprowadził Gabriela do punktu, który miał być tym właściwym. Informator wskazał go prywatnym detektywom i ojcu zaginionej. Pomagał im pies tropiący. Podjęto wtedy ważną decyzję. Wszystkie zgromadzone dowody przekazano policji. Funkcjonariusze postanowili przeszukać ten teren na własną rękę, ale nic nie znaleźli. John i Gabriel wrócili do kraju. Pokłócili się. Ten drugi nie chciał mieć nic więcej wspólnego z kolegą. Uznał go za bezdusznego potwora i zagroził, że wyda stróżom prawa. Nie powiedział, że już właściwie to zrobił. John przestraszył się i skontaktował z FBI. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu postanowił, że porozmawia jeszcze z prywatnym detektywem. Przedstawił mu tę samą wersję, co wcześniej Gabrielowi. Musiał wrócić na miejsce zdarzeń. Sam wskazać śledczym punkt, z którego wykopał szczątki. Wtedy pojawiły się podejrzenia, że kłamał. W jego wersji pojawiły się luki. Twierdził, że Joran i jego ojciec zaciągnęli ciało Natalii. Ale biorąc pod uwagę, że był to trudny teren, ta teoria wydawała się niemal niemożliwa. Zwłaszcza, że wszystko miało dziać się w nocy, gdy panowała kompletna ciemność. Śledczy uważali, że nieustannie zmieniał stanowisko. Gdy ktoś mu wytknął błąd lub brak logiki, mówił, że się pomylił, że zapomniał i tak ciągle. Dokładnie przeszukano też teren wokół domu ciotki, bez żadnych rezultatów. Dwa tygodnie później Gabriel i John wrócili do Aruby. Ten drugi zdobył się na kolejne wyznanie. Powiedział, że kości Natalii zostały pochowane na cmentarzu dla zwierząt, ale zostawił sobie kilka z nich na pamiątkę. Ekipa poszukiwawcza nie odnalazła ich obok domu ciotki, lecz przysięgał, że one tam były. Tym razem faktycznie udało im się znaleźć ludzką kość, która była zabetonowana. Gabriel zabezpieczył dowód i przekazał go stróżom prawa. Szczegółowe badania wykazały, że kość nie należała do Natalii. Ten wątek został szczegółowo przedstawiony w serialu dokumentalnym The Disappearance of Natalie Holloway. Produkcję można zobaczyć na Amazon Prime Video. W jej powstawaniu aktywny udział brał pan Holloway. W czerwcu 2023 roku Joran został przewieziony do Stanów Zjednoczonych. Stanął przed sądem za wymuszenie i oszustwo elektroniczne. Poszedł na ugodę z prokuraturą. Warunek był jeden. Musiał podać wszystkie informacje dotyczące śmierci Natalii. Okazało się, że nie chciała uprawiać z nim seksu na plaży. Odrzuciła zalotę. To go wyprowadziło z równowagi, zwłaszcza gdy kopnęła go w krocze. Wtedy uderzył ją z całej siły w twarz. Rozejrzał się dookoła. Dostrzegł bloczek betonowy, chwycił go do rąk. Była już wtedy nieprzytomna, ale i tak zaczął uderzać ją w głowę, do tego stopnia, że praktycznie ją zmiażdżył. Zwłoki wrzucił do oceanu. Po wszystkim wrócił do domu. Ta wersja wykluczała udział osób trzecich. Nie pomogli mu bracia Cal Poe, ojciec czy nawet później John. Prokuratura w Arubie jak dotąd nie postawiła mu zarzutów. Wiele wskazuje na to, że to się nigdy nie stanie. Jednak rodzice Natalii pogodzili się z tym.
Jej zabójca i tak spędzi długie lata za kratkami, choć nigdy tak naprawdę nie zaznają całkowitego spokoju, gdyż nie mogą pochować ukochanej córki. W tej sprawie raczej nie ma wątpliwości, kto był sprawcą, ale pojawiło się tak wiele różnych wersji, że trudno ustalić, która z nich się wydarzyła. Co ostatecznie stało się z ciałem? Spoczęło na dnie oceanu? Zostało zakopane na cmentarzu dla zwierząt? A może poddano je kremacji? Wciąż pozostało wiele pytań. Być może kiedyś poznamy na nie odpowiedzi. Joran będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z więzienia dopiero w 2045 roku. Stanął przed sądem po raz trzeci. Tym razem za przestępstwa związane z psychoaktywnymi substancjami, których dopuścił się w więzieniu. Namówił znacznie młodszą od siebie dziewczynę, by ta przemyciła dla niego nielegalne substancje. Sąd skazał go na 18 lat. Pomimo zbrodni na sumieniu i odizolowania od świata zewnętrznego, przynajmniej dwóm kobietom zawrócił w głowie. Pierwszą z nich poznał, gdy ta odwiedziła w więzieniu bliską osobę. W 2014 roku wzięli ślub. Wkrótce na świat przyszła ich córka. Żona zawsze wiernie broniła męża. Stała po jego stronie jak nikt inny. Ale on w 2023 roku podjął decyzję o rozwodzie. Związał się z inną kobietą, którą później namówił do przemytu nielegalnych substancji. Jego ojciec zmarł w 2010 roku. O braciach Kalpou wiadomo jedynie, że obaj do dziś mieszkają w Arubie. Natomiast John w 2018 roku próbował porwać i zaatakować nożem kobietę we Florydzie. Stało się jednak tak, że to on został poważnie ranny. Do tego stopnia, że zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Serial dokumentalny pod tytułem The Disappearance of Natalie Holloway z 2017 roku, dostępny na platformie Amazon Prime Video. Przyznanie się Jorana van der Slota do zabójstwa Natalie Holloway, opublikowane na platformie YouTube na kanale WVTC 13 News 19 października 2023 roku. Transkrypt wywiadu z Joranem van der Slotem w Fox News z 1 marca 2006 roku. Artykuł Dana Mangana pod tytułem Natalie Holloway Suspect Wasted in Peru Slay, opublikowany na portalu New York Post 3 czerwca 2010 roku.